Witam Was, siostry i bracia w Chrystusie z parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Teksty z Biblią na co dzień wyjęte są z pierwszej Księgi Mojżeszowej z 3 rozdziału z 19 wersetu. Bóg powiedział: w pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Oraz z 2 listu do Tymoteusza, z 1 rozdziału, z 10 wersetu. Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. Drodzy, mam do Was pytanie. Czy potraficie jeszcze marzyć? Czy zdarza Wam się to? Macie na to czas? Czy potraficie pobudzić wodze swojej fantazji i wyobrazić sobie idealny świat, gdzie na przykład nie ma podziałów, nie ma wyzysku, nie ma dominacji silniejszych nad słabszymi, gdzie panuje miłość, zgoda, radość, gdzie nie ma cierpienia, chorób i śmierci? Przyznam Wam się, że mi coraz trudniej marzyć. Dlaczego? Bo wiem, że pobudka z tych marzeń będzie bolesna, bo rzeczywistość, w której obecnie żyjemy, jest trudna, a perspektywa przerażająca. Wszystko to spowodowane jest upadkiem człowieka w grzech, tym, że uległ on swoim pragnieniom. Tekst z pierwszej Księgi Mojżeszowej nawiązuje do wydarzeń w Ogrodzie Eden i konsekwencji, jakie ponosimy. Widzicie, w Ogrodzie Eden nie było tylko węża symbolizującego szatana czy diabła, kuszącego i zwodzącego człowieka. Rzeczywiście był tam wąż stworzony przez Boga, zwierzę obdarzone sprytem i przebiegłością. Ale byli też tam ludzie, mężczyzna i kobieta, oboje ze swoimi pragnieniami, marzeniami i dążeniami. I było drzewo poznania dobra i zła, znajdujące się w centrum ogrodu, z którego nie wolno było zerwać owocu. A ten owoc kusił najmocniej. Bo owocem tego drzewa było poznanie i stanie się jak Bóg. Tam nie wisiały piękne jabłka, dojrzałe śliwki czy soczyste gruszki. Owocem tego drzewa było poznanie dobra i zła i samodzielność w wydawaniu osądu. Ludzkie dążenia do realizowania marzeń i sięgania coraz dalej i dalej w połączeniu ze sprytem sprawiają, że człowiek łamie Boże zakazy. Sięga po owoc, które nie tylko daje mądrość, ale rozeznanie w tym, co jest moralne, dobre i złe. Człowiek sięga po samodzielność w wydawaniu takich osądów. Jedząc ten owoc, ludzie uzyskali zdolność do decydowania o tym, jak świat powinien wyglądać. Tym samym złamali Boży zakaz, jeden jedyny, jaki ich obowiązywał. Karą za to miała być śmierć. Hebrajski tekst sugeruje, że to miała być śmierć natychmiastowa. Z tym nastawieniem powinniśmy patrzeć na scenę sądu, jaki następuje. Wąż został przeklęty i skazany na pełzanie po ziemi. Jednak ludzie? Bóg nie przeklina ludzi, przeklina ziemię. Kara dla samych winowajców, choć dotkliwa, nie jest tak straszna, jak można by się było spodziewać. Na świecie pojawi się cierpienie, kobiety będą rodzić w bólach, pojawi się władza, której zalążkiem będzie dominacja mężczyzny nad kobietą. Będą musieli walczyć z ziemią, wyrywać z niej plony w trudzie i znoju, a ona będzie rodziła im ciernie. Scena sądu, choć straszna, napawa nadzieją. Bóg nie wykonał kary. Człowiek zachował życie, choć miało ono już wyglądać zupełnie inaczej.
Spójrzmy na konsekwencje, jakie ponieśli ludzie. Cierpienie, trud, znój, stosunki społeczne oparte na dominacji, na władzy. Czy ten obraz nie przypomina wam tego, jak świat wygląda dzisiaj? Możemy sobie wyobrazić, jak powinien wyglądać idealny świat. Bez podziałów, bez dominacji, bez spychania ludzi na margines społeczny. To jest nasz grzech. To jest nasz trud życia codziennego. Możemy i potrafimy sobie wyobrazić, jak świat powinien wyglądać, jak powinno się nam żyć na tym świecie. A jednocześnie, w tym samym czasie, tworzymy obozy śmierci. Pozwalamy na wykorzystywanie ludzi. Wprowadzamy podziały na lepszych i gorszych. Podporządkowujemy sobie słabszych. Bierzemy coraz więcej z naszej planety. Uczymy się wykorzystywać jej zasoby, uzyskiwać coraz więcej energii, ale nie jesteśmy dobrymi ogrodnikami doglądającymi Bożego stworzenia. Jesteśmy zwykłymi rabusiami, zabierającymi wszystko, co tylko możemy, bez liczenia się z konsekwencjami. W każdym i każdej z nas kotłują się te wady i zalety. Dlatego potrzebujemy ratunku, potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy ocalenia, które przychodzi do nas z zewnątrz i jest większe od nas samych, a jednocześnie rozumie nasz dysonans pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy marzeniami i pragnieniami, a rzeczywistością. Potrzebujemy Chrystusa, który na siebie bierze karę za nasze grzechy, za nasze grzeszne postępowanie, pychę, przebiegłość, chciwość, zazdrość i osądzanie. Potrzebujemy zbawienia, jakie dał nam krzyż żywota. Potrzebujemy też słów Ewangelii, które nie tylko uczą nas, jak mamy postępować, ale dodają nam odwagi. Odwagi do zmiany naszego życia, naszego postępowania, a tym samym zmiany świata, w którym żyjemy. Słowa Ewangelii są dla nas drogowskazem do odbudowy świata w miłość i zgodę. Chrystus bierze na siebie karę, jaką już w Edenie powinniśmy ponieść, dając nam nową szansę, zostawiając nam nadzieję w postaci Słowa Bożego. Nie zmarnujmy więc tej szansy. Amen.